Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na wernisażu wystawy Patrioci, Żołnierze, Żydzi. Wystawy zorganizowanej i przygotowanej przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Witam wszystkich zgromadzonych na tym wyjątkowym wydarzeniu. Dzisiejsza wystawa, którą będziemy mogli za chwilę obejrzeć, poświęcona jest Żydom walczącym o odzyskanie przez Polskę niepodległości w latach 1914-1921 i opowiada o losach tych żydowskich żołnierzy aż po rok 1945. To pierwsza tego typu wystawa, wystawa mobilna, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Ta wystawa jest przygotowana w trzech wersjach językowej, polskiej, angielskiej i ukraińskiej, a o szczegółach związanych z przygotowaniem tej wystawy, a także o koncepcji historycznej tej wystawy opowiedzą zaproszeni goście, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, pan Adam Chlebowski, czyli twórca scenariusza wystawy, pan profesor Marek Gałęzowski. Do zabrania głosu zapraszam pana Adama Chlebowicza, dyrektora Biura Edukacji Narodowej. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy się tutaj spotkać na placu Piłsudskiego. To nazwisko Piłsudski w kontekście tych legionistów. Legionistów, którzy walczyli o niepodległość, którzy walczyli o wolną Polskę, którzy walczyli z bolszewikami, którzy walczyli w II wojnie światowej i większość z nich zapłaciła najwyższą cenę, czyli zginęli. W tej wystawie o merytoryce powie więcej autor, ale taka refleksja przychodzi na pewno do głowy, że dzisiaj, kiedy myślimy o tym dziedzictwie pierwszej Rzeczpospolitej, wielonarodowej, wielokonfesyjnej, no to właśnie to odbicie znajduje w tej wystawie. Wówczas, kiedy nie było Polski na mapach świata, byli ludzie, którzy chcieli walczyć o Polskę, byli gotowi ponosić rany, a nawet ginąć za nią, chociaż nie było jej na mapach przecież. Tak jak przekonacie się Państwo na tej wystawie, te sylwetki zaprezentowane spośród 650 Polaków, Żydów, czy też Polaków wyznania mojżeszowego. Można tutaj różne kategorie stosować. Zresztą otrzymacie Państwo katalog do tej wystawy i tam w tych biogramach, w tych biografiach ta tożsamość jest różnie określana. Ale to jest właśnie ten niezwykły wymiar. Coś, co może dzisiaj zaskakiwać, wówczas tych ludzi, tych bardzo młodych ludzi, to nie zaskakiwało. Można było być Żydem wyznania ortodoksyjnego, walczyć o Polskę i za nią ginąć, umierać. Ta historia kończy się w latach II wojny światowej. Kończy się z jednej strony w obozach koncentracyjnych, z drugiej strony w dołach Katynia, Tweru czy Charkowa. To ten wymiar tragiczny tej historii. Staraliśmy się opowiedzieć dość długo, pracowaliśmy nad tą wystawą, jak opowiedzieć tą historię. Zdecydowaliśmy się na taką formę multimedialną, po raz pierwszy rzeczywiście w takim wymiarze. Widzicie Państwo multibox, za chwilę będziemy mogli zwiedzić tą wystawę, zobaczyć jak ona wygląda w środku. Wystawa jest trójjęzyczna, co też ma swoje znaczenie oprócz polskiego, wersji angielskiej i ukraińskiej, to szczególnie podkreślam, więc wystawa może być pokazana dosłownie w każdym miejscu świata i tak będziemy chcieli też robić. Chciałbym szczególnie podziękować całemu Wydziałowi Multimediów i Notacji Biura Edukacji, ale chciałbym oprócz autora, profesora Marka Gałęzowskiego, wymienić jeszcze trzy osoby. To jest zastępca dyrektora pani Elżbieta Duda, to jest pani Paulina Guła i pan Konrad Starczewski, jako te osoby, które tutaj szczególne swoje piętno wycisnęły na tej wystawie, aczkolwiek dziękuję wszystkim osobom, które do tego się przyczyniły. Dziękuję Państwu za przybycie. Przekazuję głos. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana profesora Marka Gałęzowskiego, autora scenariusza wystawy. Panowie dyrektorzy, szanowni goście. W bitwie zawsze pierwszy. Jego wybitne zdolności wojskowe, nadzwyczajna odwaga i precyzyjne wykonanie każdego rozkazu znane były wszystkim. W bitwie pod Wielkim Niedwierzą przez cały czas pełnił służbę podoficera sanitarnego na linii, opatrując rannych bez najmniejszego odpoczynku. Te krótkie
bardzo zwięzłe opinie może najlepiej oddają męstwo i poświęcenie tych Żydów, którzy najpierw wstępowali do legionów Józefa Piłsudskiego, a później znacznie bardziej licznie, bo do legionów wstąpiło ich 650, ponad 650, zaś później, kiedy Polska odzyskała niepodległość, wstępowali znacznie bardziej licznie, już masowo, tysiącami, wręcz do Wojska Polskiego po to, by wziąć udział w walce o niepodległość i granice odrodzonego państwa. I o nich właśnie jest ta wystawa, jak również o ich późniejszych losach w okresie międzywojennym i później we wrześniu 1939 roku, kiedy wielu z nich ponownie wzięło udział w obronie Polski, tym razem przed najazdem nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Jakie, proszę Państwa, były dalsze losy tych tysięcy uczestników zmagań o niepodległość Polski? Otóż, i to szczególnie chciałem podkreślić, jest to również tutaj bardzo mocno ujęte w ekspozycji, na wystawie. Oni niemal wszyscy zginęli w zagładzie dokonanej przez Niemców podczas okupacji ziem polskich w czasie II wojny światowej. Zginęli prawie wszyscy i prawie wszyscy zginęli wraz ze swoimi rodzinami. Natomiast ci spośród oficerów Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 roku dostali się do niewoli sowieckiej, oni z kolei w większości zostali zamordowani w Katyniu bądź w innych, często nieznanych dotychczas miejscach kaźni. Proszę Państwa, przygotowując tę wystawę, chcąc opowiedzieć o losach tych dzielnych ludzi, staraliśmy się wykorzystać nowoczesne techniki multimedialne, a sama wystawa, sama narracja tej wystawy ma charakter opowieści. Opowieści, w której, podczas której z niektórymi z tych bohaterów walk o niepodległość Polski rozstaniemy się już w pierwszym epizodzie. Niektórzy z nich bardzo młodo zginą w czasie walk legionowych, później inni w obronie Lwowa, a jeszcze inni w wojnie z bolszewikami. Losy kolejnych można śledzić dalej w dalszych epizodach odnoszących się do okresu międzywojnia, a później zagłady. Zagłady dokonanej, powtórzmy, przez Niemców, ale również w wypadku oficerów Wojska Polskiego, także przez komunistyczne sowieckie NKWD. I proszę Państwa, na koniec jeszcze jeden cytat chciałbym przytoczyć. Pisał Juliusz Kaden-Bandrowski. Jaki też interes, prawdziwy, osobisty interes ma Mansperl w trosce swej o walkę za ojczyznę? Mansperl był Żydem. Istotnie, miał jeden wielki, prawdziwy, osobisty interes w walce za Polskę. Przelewając za nią krew, pragnął sobie zdobyć do niej prawo, którego by mu nikt odmówić nie śmiał. Ten czyn niepodległościowy Bronisława Mansperla, wybitnego oficera 1. Brygady Piłsudskiego i jemu podobnych, parafrazując słowa Józefa Czapskiego, wiązać będzie Polaków i Żydów, których połączyły wieki na wspólnej ziemi przeżyte. I naprawdę już na koniec, zapraszając Państwa do obejrzenia tej wystawy, chciałbym również dołączyć się tutaj ze swoimi podziękowaniami. Chciałbym podziękować pracownikom Biura Edukacji Narodowej, którzy w tę wystawę byli zaangażowani. Elżbiecie Dudzie, Paulinie Gule, Iwonie Gałęzowskiej, Adamowi Chlebowiczowi, Konradowi Starczewskiemu, żeby nikogo nie zapomnieć, Robertowi Musze, Łukaszowi Pogodzie, Grzegorzowi Łeszczyńskiemu
i Sergiuszowi Kazimierczukowi. Bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Zapraszamy teraz do zwiedzenia tej wyjątkowej ekspozycji multimedialnej. W roli przewodników wystąpią dyrektor Bioedukacji Narodowej pan Adam Chlebowicz i autor scenariusza wystawy pan profesor Marek Gałęzowski. Dodam tylko na koniec, że wystawę tę można oglądać do 7 listopada, a ja zapraszam wszystkich państwa do śledzenia wszystkich naszych aktywności na stronie internetowej ipn.gov.pl. Bardzo państwu dziękuję.